Panie pośle, w trakcie obchodów Święta Pracy pojawił się transparent z Marksem i Engelsem, Czerwony Front, marksizm, modernizm i humanizm. Czy w tym przypadku pan minister Brudziński powinien zareagować i czy takie symbole powinny pojawiać się na tego typu marszach? No, mamy ustawę, która zakazuje propagowania zarówno haseł czy symboli faszystowskich, jak i tych o charakterze komunistycznym, więc rozumiem, że jeżeli informacje dotarły do właściwych organów, to być może no nie minister Brudziński, ale polska prokuratura w tej sprawie rozpocznie przynajmniej postępowanie wyjaśniające. Te symbole są zakazane ustawowo w Polsce i w związku z tym propagowanie tych totalitarnych ustrojów no, wymaga reakcji organów ścigania. Miejmy nadzieję, że nastąpią one z urzędu. Jak wiemy, odbywały się huczne obchody rocznicy urodzin Karola Marksa, w których uczestniczył m.in. Jean-Claude Juncker, również profesor Jacek Hołówka i dr Bogdan Dziobkowski z okazji 200. rocznicy organizują w dniach 12-13 czerwca konferencję pod tytułem Karol Marx, walka i praca. Czy ta konferencja powinna mieć możliwość się odbyć, czy jednak powinny zareagować w tej sprawie odpowiednie służby? Znaczy, no jeżeli chodzi o rzeczywiście uczestnictwo przewodniczącego Komisji Europejskiej w tych hucznych obchodach w Trewirze, to nawet z panem posłem Orzogiem wystosowaliśmy pytanie do komisji i do samego pana przewodniczącego Junckera, czy rzeczywiście brał pod uwagę te ponad 100 milionów ofiar, które ten ustrój totalitarny spowodował, a Marx był przecież jego głównym ideologiem, to ta ideologia legła u podstaw tego, co później działo się głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Pytaliśmy również czy zwracaliśmy uwagę, że w tej chwili w Unii Europejskiej jest przynajmniej kilkanaście krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, który ten ustrój totalitarny dotknął i w związku z tym od lat ponosimy tego wszyscy konsekwencje. Zdecydowanie zniszczenie gospodarek, zapóźnienia rozwojowe, to wszystko jest przecież naszym udziałem, tych kilkunastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zobaczymy, co pan Juncker na to odpowie, ale to uczestnictwo jako nie osoby prywatnej, tylko szefa Komisji Europejskiej uważamy za absolutnie niestosowne. Natomiast jeżeli chodzi o tę debatę akademicką, no mamy wolność na uczelni, więc być może wyrażanie różnego rodzaju poglądów jest jak najbardziej dopuszczalne. Miejmy nadzieję, że to seminarium będzie na tyle otwarte, że będzie można zaproponować czy zaprezentować również głosy krytyczne w stosunku do tej ideologii. W niedawno wydanej książce Wojciecha Sumlińskiego i majora Tomasza Budzyńskiego To tylko mafia możemy przeczytać m.in. o rozpustnym i zdeprawowanym trybie życia Bronisława Geremka oraz jego kontaktach z gangsterami. Czy opis tych sytuacji to nie jest dobry czas, aby usunąć z Sejmu obraz i nazwę z sali, której patronuje profesor Geremek? Mówiąc szczerze, nie znam tego tekstu pana Sumlińskiego, więc trudno mi się w tej sprawie wypowiadać, ale rzeczywiście widziałem w internecie, że pojawiają się różnego rodzaju sformułowania albo odwołania mówiące o tym, że taką postacią pomnikową jednak pan profesor Geremek nie był.